16 maja weszły w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczą one danych przekazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń. W formularzach zgłoszeniowych ZUS-ZUA i ZUS-ZZA trzeba będzie wypełniać dodatkowe pole, wpisując do niego kod wykonywanego zawodu. W zgłoszeniu do ubezpieczeń, czyli formularzu ZUS-ZUA, zostanie dodane pole 01, czyli kod wykonywania zawodu, natomiast w formularzu ZUS-ZZA, czyli zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego zostanie dodane odpowiednie pole 02, również kod wykonywania zawodu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekonuje, że dane to ważny instrument tworzenia lepszych polityk publicznych, w tym polityki rynku pracy, edukacji czy zdrowia. Informacje mają być gromadzone przez ZUS w celach statystycznych. Pozwolą one na analizę rynku pracy, czy też zmiany w strukturze społecznej w naszym kraju. Pozwolą także wykazać, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. Będą cenną informacją przy sporządzaniu bilansu wpływu składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych. Kod wpisywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do nowych wzorów dokumentów została już dostosowana aplikacja e-płatnik i program Płatnik.